Dzień dobry, mam na imię Magda. W dniu dzisiejszym, specjalnie dla Wall Artu, chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób kleimy tapetę na tak zwaną zakładkę, bądź też nazwane przez na podwójne cięcie. Od czego by tu zacząć? Może od tego, jak powinna być ściana przygotowana. To jest bardzo ważne, żeby odnieść sukces. Ściana powinna być przede wszystkim bardzo dobrze zagruntowana. Wszelkie jakieś ubytki w ścianie powinny być zagipsowane. To nam sprawi, że naprawdę komfort pracy nam się polepszy. Myśmy właśnie tą ścianę tak przygotowali, porządnie zagruntowaliśmy i teraz zabieramy się do pracy. Kleimy pierwszy pasek. Nanosimy klej za pomocą wałka. Dlaczego za pomocą wałka, a nie pędzla? Na pewno się zastanawiacie. A dlatego, że wałek nam równomiernie rozprowadza klej na ścianie, co również sprawia, że tapeta nam się lepiej i ładniej rozprowadzi. Tapeta jest na podłożu flizelinowym, dlatego też klej nanosimy tylko i wyłącznie na ścianę. Zapytacie, jakiego kleju użyć? Powiem Wam, najlepiej tego, który producent zaleca. Klej nanosimy tylko na powierzchnię ściany, tam gdzie ma być przyklejony jeden pasek. Mój styl smarowania klejem to jest styl angielski. Podobnie jak w Anglii maluje się ściany. Najpierw malują pełną powierzchnię, a potem domalowywują narożniki. U nas się robi w Polsce odwrotnie. Dlatego to nazywam moim stylem angielskim, że pędzelkiem dosmarowywuję na samym końcu takie miejsca przy suficie, przy podłodze. Bo są to miejsca, które są narażone na szybsze wyschnięcie. I posmarowane na samym końcu sprawiają, że nam tapeta się nie będzie odklejała. Mamy już wysmarowany, to możemy przystąpić do przyklejenia pierwszego paska. Do tego nam pomoże rakla. Rakla do wygładzania tapety. Jak widzicie, mam zaznaczony tutaj laserem pion, którego muszę się trzymać, tak aby tapeta została prosto przyklejona. Pamiętajcie o ważnej sprawie, żeby zamawiając tapetę, musi być zamówiona z zapasem, przynajmniej kilkucentymetrowym, tak aby właśnie w taki sposób jak ja wywinąć sobie tapetę na suficie, wtedy klejąc kilka metrów ściany, nic nas po drodze nie zaskoczy, że na przykład nam ucieknie sufit bądź broń Boże nierówna podłoga. I na co trzeba zwrócić uwagę, że tapety z Wall Artu zawsze przychodzą nam z naddatkiem 5-centymetrowym od sufitu, od podłogi i po bokach. Jest to po to,
żeby nic nas nie zaskoczyło po drodze, czyli nie klejmy na styk, tylko wywijajmy tapetę od sufitu i przy podłodze i ścinajmy ten nadmiar. Pamiętamy również o elementach, które są do wycięcia, żeby je od razu zaznaczyć. Odchylamy sobie pasek pierwszy, żeby nam się nie przykleił. I docinam przy suficie. Nadmiar kleju, który nam wyszedł, przecieramy wilgotną szmatką. Nie docinałam tutaj przy suficie celowo, ponieważ początek tapety jest dla nas wyznacznikiem też do drugiego pasa, więc warto sobie zostawić i on nam pomoże dopasować lepiej kolejny pasek. Jeżeli podczas montażu pozostanie Wam delikatne zabarwienie na dłoni, to jest efekt naturalny, gdyż tapeta po namoczeniu klejem delikatnie puszcza farbę, natomiast po wyschnięciu z powrotem ma pełne swoje właściwości. Dlatego ważne jest, żeby jej nie dociskać, nie przecierać wilgotną szmatką zbyt mocno, bo możemy po prostu uszkodzić jej naturalne piękno.
przypadku klejenia kolejnego paska na razie nie wygładzamy. Nie wygładzamy go, aby precyzyjniej dopasować wzór. Jak już mamy pewność, że jest wszystko dobrze, wtedy możemy zacząć wygładzać cały pas. Przy drugim pasku zostawiamy sufit, zostawiamy podłogę na późniejszy czas. Dla nas w tej chwili najważniejsze jest cięcie podwójne, żeby zrobić je, póki nam jeszcze klej nie chwycił tapety. Do tego posłuży mi taki przymiar oraz świeże ostrze nożyka. Przymiar, którego używam, ma wbudowaną w sobie poziomicę, więc to też, jeżeli nie mamy lasera, to nam pomoże utrzymać równą linię cięcia. Nożyk należy trzymać prostopadle do ciętej powierzchni, z nachyłem około 30 stopni. Do powierzchni ściany. Przechodzimy ścięciem bez odrywania nożyka od ciętej powierzchni. Chyba, że jesteśmy zmuszeni zmienić ostrze, to wtedy musimy przerwać. Ja właśnie tak zrobię. Teraz wyciągamy spod spodu odpad. Delikatnie w takim kierunku właśnie, w jakim ja robię. I przy pomocy rachli wygładzamy łączenie. Pozostawiamy je chwilę do namoknięcia.
tym czasie odetnę tapetę przy podłodze i przy suficie. Ponowna zmiana ostrza, żeby było ładniejsze przejście pomiędzy pasami. Pamiętacie ten kawałek, który zostawiałam? Właśnie tnę przez niego oraz przez kolejny pas i wtedy nie widać przejścia między pasami. Czas namoknięcia paska już nam minął. Możemy teraz spokojnie nad nim popracować, żeby łączenie było precyzyjnie spasowane. Można użyć delikatnie zwilżonej gąbki i pulsacyjnymi ruchami dociskać brzeg. Delikatnie, ja wygładzam to akurat końcówką nożyka. Pamiętajcie, że tapeta jest bardzo delikatna, więc wszelkie jakieś dociski, przetarcia, na wycierania może ją uszkodzić. Tak więc róbmy to naprawdę z taką rozwagą i delikatnością. Podczas montażu możemy jeszcze napotkać na jedną kwestię, ciemnych tapet. Co zrobić w przypadku, gdy tapeta ma podłoże jasne, mamy ciemny zadruk i widać białą kreskę podczas przycięcia? Jest na to sposób. Można to przytuszować za pomocą suchych pasteli. Dobieram sobie kolor do tapety. Czyli wzięłam sobie fioletowy i czarny. Mam lekko zwilżoną gąbkę i delikatnie ruchami pulsacyjnymi jakby wciskam w to łączenie tą zabarwioną gąbką. Delikatnie przemywam. I łączenie nam znika. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że zostanie nam jakiś taki większy pęcherzyk, którego już nie jesteśmy w stanie nigdzie wycisnąć, bo już nam tapeta przyschła naokoło, co ja robię? Ja delikatnie, o ile nam struktura może na to pozwolić, delikatnie nacinam tapetę nożykiem i po prostu go wyciskam. O, dogładzam i nie będzie znaku. Tu mam jeszcze jeden. Powtórzę, delikatne nacięcie, najlepiej wzdłuż wzoru struktury tapety. O. I wtedy nic już nie ma. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że instruktaż, który wykonałam, Wam się przyda.
Było to klejenie tapety na klej z podwójnym cięciem. Z Wami była Magdalena Rzepka, zwana jako Pani Tapetka. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia moich prac na Instagramie i na Facebooku. Do zobaczenia!